Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania trzeciego tygodnia, wyzwania z nowego wydarzenia oraz pokażę wam najnowsze lokacje Fortbyte'u. Zanim zaczniemy, to uwaga, nagrywam ten filmik przedwcześnie. Wyzwania trzeciego tygodnia do gry wejdą dzisiaj o 15, a nowe wyzwania z eventu będą pojawiały się wieczorami około 20. Tak czy siak, dzięki wydobywcom danych możemy się na nie przygotować, zanim jeszcze wyjdą. A zacznijmy od trzech wyzwań tygodnia. Reszta to powtórki z poprzednich tygodni. Pierwsze wyzwanie w tym tygodniu wymaga od nas zrobienia triku na deskolotce. Nic prostszego. Wystarczy wam deskolotka, dwie rampy do góry, i wystarczy nawet leniwy obrót wokół siebie i wyzwanie powinno wam się zaliczyć. Uważajcie tylko, aby nie zaliczyć porażki. To może anulować wam to wyzwanie. Następnie odblokuje wam się drugi etap tego wyzwania i polega ono na zdobyciu 3 sekund w powietrzu, prowadząc to rana. To też jest bardzo proste. Znajdźcie dowolnego kłada, zbudujcie kilka ram do góry i tuż po tym, jak zejdziecie z ostatniej rampy, którą przygotowaliście wcześniej, użyjcie turbo. To wam zapewni 3 sekundy nad ziemią. Kolejny wyzwanie z tego tygodnia, które chcę poruszyć, brzmi: rzuć latający dysk i złap go, zanim wyląduje. Latający dysk to zabawka z tego sezonu za 30 poziom karnetu. Aby wykonać to wyzwanie, wyekwipujcie sobie ten oto przedmiot w szafce, rozpocznijcie grę w dowolnym trybie i rzućcie tak jak ja. Teraz wystarczy wam podbiec do tego dysku i go złapać. To jest naprawdę takie proste, ale mimo wszystko, bądźcie ostrożni. Do wszystkich tych wyzwań polecam oczywiście na parzankę. Teraz przejdźmy do wyzwań odjazd centralny. Prawie wszystkie wyzwania z tego trybu trzeba wykonać w nowym trybie o tej samej nazwie. Tutaj ma uwaga. Będzie wyzwanie, które będzie wymagało odnalezienia literek rozłożonych po mapie w nowym trybie, ale te lokacje poznamy dopiero wieczorem. Specjalnie o tych literkach nagram jeszcze oddzielny filmik, ale to później. Okej, zaczynając od samej góry, musimy zmienić kolor 1000 pól. Aby wykonać to wyzwanie, musicie przemieszczać się po ulicy na nowym trybie. W niej są właśnie ukryte te bloki, które zmieniają kolor. Naprawdę polecam wam zrobić to w tym trybie, a nie na własnej wyspie. Zrobić nawet o tym nie wiedząc, wykonując inne wyzwania z tego trybu. 1000 brzmi jak dużo, ale uwierzcie mi, to się robi szybko. Następne wyzwanie zaprasza nas do tańca między dwoma food truckami. Food trucki na tej mapie są na końcu drogi po pierwszym zakręcie w prawo. Zobaczcie sami. Tutaj wystarczy zatańczyć dowolną emotkę. Kolejne wyzwanie każe nam znaleźć Jonesego, ukrytego za ogrodzeniem. Tego Jonesego znajdziecie po drugim zakręcie w prawo. Trzymajcie się lewej strony głównej ulicy, tak jak ja. Dokładnie tutaj zwolnijcie i pójdźcie w lewo do Aleki. Na końcu za ogrodzeniem jest Jonesy. Przy okazji pokażę wam 4 inne lokacje Jonesego, które będą wam potrzebne do przyszłych wyzwań. Jeszcze ich nie ma, ale będą. Więc następny Jonesy skrywa się w kanalizacji. Aby go odnaleźć, musicie pójść dokładnie tak jak ja i pod tym mostem wjechać do garażu. Później już druga sama was poprowadzi. Tuż przed wyskoczeniem spotkacie się z Jonesem w kanalizacji. Ta lokacja przyda wam się jeszcze dziś, gdy wyjdą nowe wyzwania. Będziemy jeszcze musieli znaleźć Jonesego na boisku do kosza. Zobaczcie sami. Teraz zaprowadzę was do Jonesego, który skrywa się obok dachów. On także będzie potrzebny do wyzwań. Zobaczcie sami, gdzie on jest. W tym miejscu polecam użyć impulsowego. Jeszcze jeden Jonesy skrywa się tuż przy starcie mapy, w tej oto alejce na tle samochodu. Ta lokacja także wam się przyda. Kolejne wyzwanie będzie wymagało na zebrania piłki do kosza, monety oraz buta w jednym meczu. Wszystkie te przymioty to znaczki po drodze. Piłki do kosza zazwyczaj wymagają jakiegoś triku, a buty zawsze są ukryte pod ziemią i w alejkach. Monet jest pełno wszędzie.
Dalej, do jednego z wyzwań będziemy musieli znaleźć dwa ukryte skróty. Nie jestem pewien, o które dokładnie przejście chodzi, ale na waszym miejscu, jak to wyzwanie wyjdzie, starałbym się przejść przez każde możliwe podziemne przejścia. One zazwyczaj mają skróty. Na koniec tego wydarzenia za zadanie będziemy mieli postawić graffiti na lodziarce. Lodziarka jest po drodze. Dwa skręty w prawo na głównej ulicy i ją spotkacie. Zanim zrobicie to wyzwanie, to nie zapomnijcie wyekipować dowolnego graffiti do waszego ekwipunku. Reszta wyzwań jest jasna. Jedno z przyszłych wyzwań na przykład polega na zaliczeniu prędkości wyższej niż 30 na obu radarach prędkości. Oba radary są po drodze na głównej ulicy. Wykonajcie jedno okrążenie bez zatrzymywania się i wykonajcie to wyzwanie. Inne wyzwanie też zaliczycie po prostu grając w tym trybie. Oczywiście tak jak należy. Czyli róbcie triki, sprawdzajcie każdą drogę i to tyle. Teraz nadeszła pora na lokację Fortbyte'u. Od mojego ostatniego filmiku na mapie pojawiło się kilka nowych Fortbyte'ów. Fortbyte 6 wymaga tej oto emotki. Jak już ją macie, to udajcie się do lodziarni na pustyni i voila, macie Fortbyte'a. Fortbyte numer 7 skrywa się wewnątrz kamienistego parasola po użyciu tej oto emotki. Lokację widzicie teraz w tle. Fortbyte numer 72 za to skrywa się w słonych strzechach w tym czerwonym samochodzie. Na koniec zdradzę wam lokację sekretnej gwiazdki, która dała wam poziom kardy obojowego. Za wykonanie wszystkich wyzwań trzeciego tygodnia otrzymacie takie oto nagrywania. Na tym rysunku skrywa się ukryta lokacja gwiazdki, a w grze ta gwiazdka powinna pojawić się tutaj obok zamówiska. Pamiętajcie, że najpierw musicie wykonać wszystkie wyzwania trzeciego tygodnia. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.